Suwałkach intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, również to jednorodzinne. W przestrzeni położonej między ulicami Zastawie a Lotniczą powstaje kolejne osiedle. Konieczne stało się uporządkowanie numeracji poszczególnych posesji i nadanie nazw nowo powstającym ulicom. Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję w tej sprawie. Według projektu uchwały obszar podzielony na kilkadziesiąt działek zyska nowe adresy. Nazwy nowych ulic brzmią bardzo międzynarodowo. Pochodzą od nazw krajów położonych na południe od granic Polski. Dwie najdłuższe drogi biegnące od Zastawia w kierunku Lotniczej to ulica Hiszpańska i Francuska. Mniejsze uliczki to Włoska, Węgierska, Chorwacka, Czeska, Portugalska i Grecka. Takie zgrupowanie nazw ma w przyszłości ułatwiać identyfikację osiedla w przestrzeni naszego miasta. Nazwę dostanie także nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej. Jeśli Rada zaaprobuje projekt, uhonorowani zostaną polscy olimpijczycy, a było ich niemało. Od 1924 roku na olimpijskich arenach Polskę reprezentowało blisko 2100 sportowców. W letnich zmaganiach olimpijskich mieliśmy wśród reprezentantów 1630 mężczyzn i 467 kobiet. W olimpiadach zimowych w naszych barwach narodowych wystąpiło 379 mężczyzn i 94 panie. Łącznie polscy olimpijczycy zdobyli 275 medali, w tym 64 złote, 86 srebrnych i 125 brązowych.